Witam panie, witam panów. Dziękuję za przybycie na naszą drugą konferencję, na której chcemy przedstawić to, co wiąże się z pojęciem Szczecinu. Czysty, Szczecin zadbany. Taki będzie. Szczecin miasta musi być dobrym gospodarzem miasta. Musi troszczyć się o miasto tak jak o swój własny dom. Czy dzisiaj tak jest? Państwo sami to ocencie. Zaraz pokażę kilka zdjęć, ale też będziemy mogli przejście za sąsiedni budynek. Szanowni Państwo, czy prezydent miasta może i powinien wiernie przyglądać się tego temu, co widzimy chociażby za tą tablicą, czyli wrakom, które trwają, stoją, kaleczą nasze dzieci, szpecą nasze miasto i zawierają w sobie mnóstwo substancji nie tylko ryzykownych, jak oleje czy kwasy, ale też niebezpiecznych, jak paliwa. Czy prezydent może, nie może, tolerować niechlujstwa takiego jak różnego rodzaju rudery, jak Bar Ekstra, jak Dana Pobliska, która od lat straszy swoim wyglądem? I czy prezydent może jedynie troszczyć się o ulicę, o stan nawierzchni, o czystość wokół Urzędu Miejskiego i jasny głos? Powinien dbać o jakość nawierzchni i czystość nawierzchni, czystość trawników, nie tylko wokół Urzędu Miejskiego. Ważne jest całe miasto. Ważne jest też to, co na co dzień Państwa na pewno irytuje, mianowicie chaos reklamowy. Prezydent miasta nie może bezradnie godzić się na chaos reklamowy, na kiczowatość elewacji, w końcu na ich beznadziejny stan. Nie może tak temu przyglądać się biernie. Dzisiaj ze mną nieprzypadkowo jest Jan Stopura. Chciałem twierdzić, zresztą to Szczecinianie twierdzili mi, to wizytat, jeden z najlepszych prezydentów naszego miasta. Prezydent za czasów którego prezydentury Szczecin był miastem uważanym za jedno z najbardziej, tak naprawdę, z najczystszych Polski. Bardzo bym prosił. Dzień dobry Państwu. Zawsze powtarzałem, bo to jest popularne, że prezydent to nie jest polityk. Prezydent to jest dozorca wielkiego domu, jakim jest miasto. Dobry dozorca dba między innymi o to, o czym mówił pan poseł. Oczywiście w latach 60. i 70., kiedy miałem zaszczyt kierować administracją tego pięknego miasta, Szczecin należał do najczystszych miast w Polsce. Jedyne wówczas przedsiębiorstwo oczyszczania, taki był układ organizacyjny, miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, trzykrotnie po kolei zdobywało standard przechodni prezesa Rady Ministrów, co upoważniało je do uznania za najczystsze i najlepiej działające przedsiębiorstwo oczyszczania w Polsce. Ja myślę, że Szczecinowi naprawdę należy się to. Jest to piękne miasto i utrzymanie czystości jest rzeczą osiągalną. Ja wrócę, panie pośle, do tematu, na przykład, który moim zdaniem jest w zasięgu ręki. Czy miasto powinno być myte? Nie tylko jezdnie powinny być myte przy użyciu olewarek, zmywarek. Nieraz się śmiano, że jak deszcz pada, to byśmy myli jezdnie. Myliśmy, bo taka jest technologia. Ruch rozpuszczony, rozwieńczony dał się zbywać olewarkami. A tę wodę braliśmy z Odry. Z Odry, która jest tutaj w pobliżu. Maleńka pompowała z wywarki samochody tą wodę i myło się. Druga sprawa, mycie chodników. Swego czasu w mieście zużywano ponad 140 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę. To było na granicy wydajności ujęć wodnych. Dzisiaj zużywa się prawie zaledwie 80 tysięcy. W związku z tym tę wodę można wykorzystać i doprowadzić to miasto
przyszłości. Ktoś nie chce zabierać panu czasu. Tak długo mówić, bo ja tak kocham to miasto, że mówisz tutaj godzinami. Zostawiam panu głos. Dziękuję. Zadbam o porządek w mieście, bo to podstawa. Również jeśli chodzi o dawanie dobrego przykładu naszym dzieciom, naszej młodzieży. Od razu muszą się nauczyć porządku. Szczecin był miastem najbardziej czystym w Polsce. I będzie takim znowu. Doprowadzimy do tego. Ja do tego się zobowiązuję. Powiedziałem o tych kilku przykładach. Miejsce jest właśnie nieprzypadkowe. Bo kiedy mówiłem o irytujących wszystkich, takich obrazkach jak tutaj, kiedy mówiłem o wizerunkowych miejscach jak Brama Portowa czy Tkacka, przecież to niewiele kosztuje. Są służby, trzeba to skoordynować, trzeba tego przypilnować. Prezydent nie może cieszyć się, że raz do roku albo raz na kilka lat przejedzie się komunikacją miejską. Prezydent nie powinien jeździć za ciemnymi szybami limuzyny. Prezydent musi być z mieszkańcami, musi być na tych ulicach. Nie może być gościem. Szanowni Państwo, te braki to jest dobry przykład. Bo jeszcze raz mówię, to nas ośmiesza. Czy tak mają wyglądać ulice Szczecina? Czy to jest urokliwa pocztówka ze Szczecina? I w końcu to, co widzimy tu, w reprezentacyjnym miejscu. Miejscu, gdzie jest nie tylko centrum handlowe, do którego przyjeżdżają Szczecinianie i cudzoziemcy, i mieszkańcy Gorzowa albo innych okolicznych dużych miast, ale to jest miejsce, obok którego za chwilę rozpocznie się życie budynku, w którym pokładamy tak wielkie nadzieje, gdzie mają być nowe technologie. Czy to jest sąsiedztwo takiego budynku? To jest fotografia, ale ten budynek stoi tam. Będziecie Państwo, ten samochód stoi tam. Będziecie Państwo za chwilę mogli obejrzeć. Pytanie jest, za chwilę pójdziemy, poproszę Państwa, jeśli Państwo będziecie chcieli, przejdziemy się 30 metrów, zobaczycie coś jeszcze. Do czego zmierzam? To nie jest tak, że tych problemów nie można rozwiązać. I za chwilę kilka zdań powiem o tych wytykach, jak być nie powinno. I powiem, i zobowiążę się do tego, że nie będzie. Nie będzie tego, co nas tak bardzo dzisiaj irytuje. Bo kiedy mówimy o takich miejscach newralgicznych, jak to dzisiaj, trzeba dbać o zrównoważony rozwój całego miasta. Ale centrum, ścisłe Śródmieście, główne ciągi komunikacyjne, te wizytówki miasta muszą być pod szczególnym, całodobowym niemal nadzorem służb, które utrzymują czystość, które w zimie odświeżają. I tak będzie. Kiedy mówimy o brakach, to nie jest żaden problem. W takich miastach jak Wrocław, w takich miastach jak Lublin czy Poznań, ten problem został rozwiązany. Prawo na to pozwala. Są na to pieniądze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska daje na ten cel pieniądze. Jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której po kilkunastu dniach każdy taki pojazd spełniający zgodnie z prawem przesłanki uznania go za wrak wyląduje na parkingu. I dopiero wtedy na tym parkingu będzie oczekiwał na załatwienie różnych procedur związanych z przewłaszczeniem, a następnie czy ze znalezieniem właściciela, a następnie z jego utylizacją. Utylizacją, nie powolnym wymieraniem, rdzewieniem i stanowieniem zagrożenia dla ludzi i zdrowia. Kiedy panie mówimy... pośle, przepraszam na sekundę. Za chwileczkę. Widzę, że... Będziemy za chwilę zwracali uwagę. Tam jest pocięte wszystko, powaga, dzieci. Za chwilę. To jest jakby z utrzymienia. Przepraszam. Ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kiedy mówimy o chaosie reklamowym, to jest zarówno kwestia ilości, ale przede wszystkim lokalizacji nośników i chaosu reklamowego na elewacjach. Nie będziemy sami w poprzek ludziom, którzy tym się zajmują, regulowali tych kwestii, ale wspólnie z przedsiębiorcami, z pracodawcami, wspólnie z przedsiębiorcami z branży reklamowej usiądziemy do stołu. Nie będziemy się przed nimi zamykali. Ustalimy z nimi reguły i wedle tych reguł uporządkujemy chaos reklamowy w mieście. Wyeliminujemy chaos reklamowy. Co ważne jeszcze, to jest kwestia elewacji. Państwo czasami o tym wspominacie. Państwo czasami o tym wspominacie. Radio Szczecin, przepraszam, już naprawiam. Widzimy nawet w nieodległym sąsiedztwie budynki, których elewacje, to z tego, że zostały odnowione.
kiedy ich kolorystyka przywodzi jak najgorszy wzorzec. Kolorystyka budynków będzie upilnowana. Powołamy do życia, czy przywrócimy do życia powołaną przez pana prezydenta Stopyrę osobę, instytucję Plastyka Miejskiego. Plastyk Miejski może działać nie tylko w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego, ale może działać o dobrą praktykę. Może narzucać, czy narzucać się inwestorom z radami. Często tych rad brakuje. Często tego poczucia estetyki smaku brakuje. Plastyk Miejski, człowiek reprezentujący środowisko plastyków, człowiek kompetentny, przygotowany, profesjonalny, będzie tym mógł się zająć skutecznie. I na koniec powiem Państwu jeszcze o rzeczy bardzo prostej, bo my właśnie tak chcemy. My chcemy robić szybciej i prościej. Rozwiązywać problemy po prostu, a nie o nich dyskutować. Państwo możecie, jeżdżąc po Europie, zauważyć, że w takich krajach, gdzie opadów śniegu jest znacznie więcej niż u nas, zazwyczaj problemów takich jak dzisiaj, czy jak wczoraj, czy rok temu w Szczecinie, nie widzimy. Jak do tego doprowadzić? Oczywiście, poza zweryfikowaniem, zawarciem właściwych umów, egzekwowaniem tych umów z dużymi usługodawcami, którzy odśnieżają ulice, trzeba skoordynować te prace. Trzeba przypisać poszczególne obszary bardzo precyzyjnie, ale zwracam uwagę na bardzo prostą rzecz. Mianowicie system, w którym przedsiębiorcy, a nawet i osoby prywatne, które dysponują sprzętem, którego używają do odśnieżania własnych posesji, mogą również za odpłatnością ze strony miasta wykonać te usługi na sąsiadujących z własnymi nieruchomościami drogach publicznych. Nie wszystkie drogi w Szczecinie przecież są objęte usługą oferowaną przez te duże firmy, które zajmują się odśnieżaniem. Dlaczego ma to tak wielką zaletę? Ponieważ posługując się trochę językiem militarnym, można powiedzieć, że jest to połączenie sił szybkiego reagowania, bo firma, która jest obok, w której pracownicy przychodzą o 7 rano do pracy i tak muszą odświeżyć swój plac, swój parking, mogą to zrobić natychmiast. Nie trzeba wyczekiwać, nie trzeba wydzwaniać, aż ktoś przyjedzie z drugiego końca miasta. Po drugie, jest takie pojęcie też jak obrona terytorialna. Właśnie na danym terytorium ci ludzie są na co dzień. I to się sprawdza. To się sprawdza w Czechach, to się sprawdza w Austrii, to się sprawdza również w południowych Niemczech. Zrobię to, tak będzie również w Szczecinie. Przedsiębiorcy, których do tej pory nikt nie pytał, będą przeze mnie zapytani, czy chcą się w to włączyć, nie w czynie społecznym, ale za odpłatnością. Czy chcą zrobić porządek wokół swoich posesji na terenach, na których nie muszą robić, ale mogą, bo mają taki sprzęt. Ten sprzęt 10 lat temu jeszcze nie był dostępny, dzisiaj można go kupić. Coraz więcej osób prywatnych, nawet mając duże domy i rodzinne, dysponuje takimi wolnobieżnymi zestawami do odśnieżania. Nie chodzi tutaj o to, żeby nasi sąsiedzi i szczecinianie odśnieżali ulicę za pomocą szufli, ale dysponują sprzętem. To w największym skrócie to chciałem zaznaczyć jako przykłady, bo wiem, jaki jest charakter Państwa spotkań ze mną. Proszę, jeśli macie Państwo chwilę, przejdźmy nie tylko do tego wraku, który stoi za mną, na drodze rowerowej. A czy możemy najpierw na drodze rowerowej, ale też przejdziemy do kolejnych, w nie mniej prestiżowych zakątkach tego miasta.